chodziłem na pocztę, opłacałem podatek telefoniczny, proszę pana, i tam do SA Telefonica, Telekomunikacja Polska SA. I miałem taką broszurę, przyniosłem sobie z poczty. Wie pan, otwieram po tym schemacie. Tam było nagrywanie powrót, nagrywanie cofnięcie. Mini cztery oscyloskopy zielone, mini cztery robiłem. Wykonałem ileś tam milionów tych oscyloskopów. Proszki takie dają, że wie pan, sprawdziłem ten proszek, to jakiś trylafon rozmazany był. Wie pan, jakaś trutka była podłożona po tej, to rozmazuje się w buzi, nie można łykać. Później jest wszystko poklejone w organizmie. Wie pan, normalnie nie można, chodzi się do kieszeni, mam dziurę w kieszeni, wypluwam to wszystko do kieszeni. Ja jestem zdrowy, byłem zdrowy, cały czas zdrowy, tu mi zdrowie odebrano, bo ja w ogóle pamięci nie mam, nie wiem co ja mówię w ogóle. Złapali mnie za skarpetki, mieście pościągali mi. Wie pan, i ręce miałem związane, oto leżałem tak na łóżku, o tak, miałem ściśnięte ręce i drugie miałem ręce ściśnięte i leżałem tak na łóżku, rozkrzyżowany leżałem, a tu miałem coś mnie ściągało, tak i o coraz niżej nogami byłem do łóżka przywiązany i tu miałem prąd założony na szyi. Wszystko zależy od doktorów, którzy mnie prowadzą. Nie mogę im robić na złość albo nic, bo ja nie robię na złość, tylko to tak zwana psychoza tłumu, to są chorzy ludzie. Siła oddziaływania. Jeden człowiek popełni błąd lub coś złego zrobi i to automatycznie działa na innych. Ktoś mnie zaatakował w tył głowy i jak ludzie na Katyniu chciał mnie zamordować. Nie wiem, kto to jest. Dawno mu wybaczyłem, ale chciałbym go zobaczyć, kto to jest właśnie. Mam tylko średnią szkołę i w dodatku bez matury, tylko jestem technikiem, ogrodnikiem, a chciałbym skończyć wyższe studia. Chciałbym w przyszłości być albo prokuratorem, albo sędzią, albo nawet ministrem sprawiedliwości, który chce rozwiązać mafię. Spojrzałem i wyjąłem z kontaktu, bo bałem się, że coś się stanie. I tak, no. I jak pan wyjął to z kontaktu, to co tam w tym kontakcie się działo? No, w kontakcie... To sobie patrzę, małe dziecko takie jest, leży sobie, to jest golutkie całe. Mm-hmm. I co później było? Wyjąłem suszarkę i powiedziałem to mamie. Mama mówi, że, że to niemożliwe, żeby coś takiego było. Mm-hmm. A coś, jakaś trawa też panu gdzieś kiedyś wyrosła? A, to na głowie. Też? Na głowie trawa? To możliwe? No to nie, to tak jakieś, nie wiem co to jest, jakieś urojenia czy co. Właściwie tak mi się wydaje, że kiedyś inaczej się czułem, jakoś żyłem. A teraz wszystko się zmieniło tak, a ja nie nadążyłem na tym. Jakbym... Ale czy ma pan poczucie, że to wszystko taki ten świat jakiś zaczarowany się zrobił wokół pana? Czy taki był jak był? Jak czy kiedyś taki był świat taki czarno-biały, szary. A teraz? A teraz taki kolorowy, ale wewnątrz właśnie, w sercu jakoś gorzej. Ale lepiej czy gorzej? Teraz? Tak. Ja wiem. Z jednej strony, znaczy kiedyś było chyba lepiej trochę. Byłem zdrowszy, byłem po prostu. Ta choroba chyba postępuje trochę. Tak. Dzień dobry, u mnie wszystko w porządku. Tylko z sesnem są problemy? Tak. Wczoraj nie mogłam usiąść, ale dostałam tabletkę na jakąś spa. W domu nie było problemu z sesnem? Nie. Dobrze.
Agata, szykuj się już, bo od początku tygodnia będziesz już na dzienny przeniesiona, dobrze? Pani doktora, wolne wyjście będę miała? Wolne wyjście. Z kimś, dobrze? Dobrze. Dobrze. Jak pani Walentyna? Trochę lepiej, pani doktor. Co się poprawia? To znaczy nie mam głosów. W ogóle już nie ma? Nie, nie ma. Dlaczego taka pani jest dzisiaj na wszystkich zła? Papierosów. Pani Krystyna, ale jak pani ma papierosy, to później 3 paczki pani wypala w ciągu... Ja nie wypalam, tylko rozdaję koleżankom. No. I później jest taki efekt, że ja nie mam co palić, a one mają. W nocy dobrze pani śpi? Dobrze śpi. Dobrze, a ręce wyciągnąć do przodu i zamknąć oczy? No już lepiej jest. I z panią Basią się żegnamy dzisiaj. Tak. No, pani Basiu, myślę, że się dużo zmieniło na korzyść i że będzie pani potrafiła to wykorzystać. Okres mojej pracy w tym szpitalu był okresem bardzo długim, obejmował właściwie ponad 3 dziesięciolecia. To byłam świadkiem dokonujących się zmian, zarówno w diagnostyce chorych, w postępowaniu terapeutycznym, leczniczym, jak i sam wizerunek szpitala się zmienił. Na przestrzeni lat swojej pracy w szpitalu psychiatrycznym byłam świadkiem zmieniających się form leczenia i postępowania z ludźmi chorymi, ale również byłam świadkiem zmieniających się obrazów psychopatologicznych, sposobu chorowania tych ludzi. W ich treściach psychotycznych przejawiały się realne wydarzenia z epoki, w której żyli. Ponieważ zmienia się czas, zmienia się nasze w ogóle życie i funkcjonowanie, również zmienia się treść przeżyć psychotycznych pacjentów. Nasza wiedza na temat chorób psychicznych jak na razie opiera się głównie na symptomatologii, czyli na objawach, które ujawniają nam pacjenci. I w ten sposób również chorych leczymy, to znaczy leczymy objawy ich choroby. Nie jest jeszcze ostatecznie ustalona w sposób jednoznaczny przyczyna chorób psychicznych. Marianie, ile razy pan jest u nas w szpitalu? Który to jest już raz? 22 razy. A kiedy był pierwszy raz? W 76 roku. A co się wtedy stało? Pobiła mnie policja. Dlaczego? Miałem 19 lat, chciałem się zapisać do boksu na trening w Cichanowie. Na stadionie się zapytałem o adres i poszedłem po godzinie już niedozwolonej. Rozumiem. A teraz, Marian, dlaczego? Co się teraz działo? Słabo mogłem oddychać i przyśniła mi się Matka Boska Częstochowska. Tak. Chociaż jest zabita, wszystko słyszy. Tak. Pod deskami leży zabita. Tak. Pod deskami leży zabita. Jak to? On ją zabił Ale kto ją zabił? Stary naczelnik poczty. Dlaczego? Bo mój obraz spokoju powiedział, że to jest hostia. Nasza choroba to jest tak, jak Jezusa Chrystusa na krzyżu ukrzyżować i te cierpienia trzeba zwalczać i z tymi cierpieniami trzeba znosić. Tak, tu pacjent w Pruszkowie czy na oddziele to jest tak jak brat dla brata, bo to była rewolucja kozaków.
Ja na koniu przyjechałem w Wołgę, przyjechałem na koniu na oddział 1 FK, bo tam jest zanotowane przez Aleksego. Aleksy jest zabity, mój ojciec, który mnie zrobił carem. Szedłem z Chin na piechotę, jak mieszkałem w Chinach, w twierdzy Chin, 1000 kilometrów na piechotę szedłem i tylko dalej mi otworzyli mnie twierdzę, dalej mieli do cebulkę syna umarłego, który już nie żył, i wziąłem tylko jedną cebulkę i byłem mnichem. A teraz, jak teraz przyszedłem na oddział, to jestem bardziej zadowolony, bo byłem bardzo smutny, ponury. Oczy miałem takie smutniutkie, że tylko usiąść mnie było i płakać. No i co ja miałem robić? Miałem usiąść i płakać w domu, że Matka Boska Częstochowska nie żyje, że nie mam pieniędzy na węgiel, że opału nie mam. To mówię, przyjadę na oddział, to chociaż się ugrzeję i trochę zjem lepiej niż w domu. No jednym słowem, lubisz nasz szpital. Lubię szpital. No. To jest atmosfera dobra, pani doktor kochająca. Ja ciebie też bardzo kocham. Kiedy byłam studentką, miałam jeszcze pacjenta, który miał się za Napoleona. Teraz są na przykład obserwowani przy pomocy satelitów, kamer, mają zainstalowane aparaty podsłuchowe w ścianach. Treści są adekwatne do poziomu cywilizacyjnego, no a ponadto są związane z poziomem intelektualnym. Treści się zmieniają, ale nie zmienia się istota. Psychiatria tym się różni od wszystkich innych gałęzi medycyny, że zajmuje się tym, co jest zupełnie niewidoczne, co jest niewymierne, bo to się dzieje w człowieku, w nim jednym. Takiego drugiego nie ma, bo każdy z nas jest inny. Ja patrzę, syn zamyka na cztery te zasuby. Drzwi. A skąd się syn tam wziął? Syn? No. A bo on od czasu po nią przyszedł, po tu kochankę. A ja mówię, no na co te drzwi tak zamykasz? Przecież myślę, na tyle mam siły, na tyle potrafię sobie wszystko zrobić, że ja sobie te drzwi otworzę. Mm-hmm. Obcąskamy tamtym i tego. I ja patrzę, że jakoś może godzinę już i otworzyłam sobie. Wjeżdża pogotowie. Dojechała pani tutaj do nas? Tak. I ja tutaj wjeżdżamy, tak. Bo tu ile razy byłam, mnie się pokręciło. Dlaczego panią skierowano do szpitala? No na co? Bez powodu. Bez! On chce ode mnie wywieźć tutaj. No tutaj to słyszałam. Kto chce panią tutaj wywieźć? Kto? Pani powiedziała, że chce wywieźć tutaj panią. Kto? Synuś! No bo... Dlaczego? I co pani przypuszcza, że dlaczego panią chce tu wywieźć? Chce mnie wywieźć, żeby zaszkodziło mi co i będzie koniec, tak? A będę se kochanka i te dwoje dzieci na te dwa pokoje, tak? Ja choruję już bardzo długo. Po urodzeniu dziecka w 56 roku dostałam psychozy poporodowej. Ja uważam, że ja jestem tak chora i to jest prawda, że ja jestem tak chora, że mnie nikt nie wyleczy już. 18 lat już mąż nie żyje. W czerwcu chowałam męża. Syn miał 5 lat, jak ojciec umarł. I mama mi pomagała go chować, bo sama bym nie wychowała. Bo właśnie dostałam po śmierci męża taką depresję. Tyle lat, co ja do lekarza chodzę, leczę się i leki biorę, to nic polepszenia nie ma. Co było dzisiaj na śniadanie? Pamiętacie pani? Co było na śniadanie? Była jajko i bułeczki posmarowane masłem. I do tego jajko jedno było. Jedno jajko na twardo. No i zupa. Ryż, biały ryż. Ryż na mleku. Tak, ryż. Zgadza się?
dlaczego tak długo pan w szpitalu jest? No pana, to wódkę piłem przez... No, piją ludzie wódkę i wychodzą, wracają. A dlaczego tak się stało, że pan jest ciągle w szpitalu? Nie wiem. Nie wiem. Nie. A ma pan dokąd wracać? Jakiś dom jest? Nie wiem. No to chyba z tego powodu głównie. No tak, mam problem. Nie mów mu o wódce. Nie pamiętam, tak, żeby tak. panu się zdarzyło napić, a pan ciągle o tym mówi. Tak, nie. Tak. Nie. Choroba psychiczna, no. którą pan ma. Bo ma tak, pan, prawda? Mam psychiczną. To jest obłęd. Mi się pogorszyła choroba i ja uciekałem. No i chcieli po karetkę zadzwonić. Ale ja uciekłem, bo bałem się po prostu pani ordynator, pani doktor. Dlaczego się pan bał? Lęki miałem, głos, zrób to, zabij go. Prawda, było tak. Ja pamiętam no. też, że były lęki, głosy tak. i co jeszcze? I te głosy tak mówiły, zabij go, zabij go. I czy coś takiego się zdarzyło w życiu? Tak. Zdarzyło. Tak. Jaka sytuacja jest dla pana stresowa, panie Ryszardzie? Jaka wywołuje... Wspomnienia. Czyli właśnie ostatnio to... W ostatnim czasie jest mi wiek, jak nie jest, to wspomnienie. Wspomnienia, dobrze. Co jest stresujące? No jakaś sytuacja może tutaj z życia na oddziale? Narzucanie czegoś komuś. Narzucanie, tak? Tak, narzucanie czegoś, własnej woli, no. Narzucanie. Dobrze. Jaka jest dla pozostałych panów? Dla mnie jest stresujące, jeżeli muszę porozmawiać z osobą, która mnie bardzo nie lubi. Panie Mariuszu, a dla pana? No jako z ojcem. Rozmowy, tam w ogóle współżycie. Czyli kontakty z ojcem, no. tak? I jaki znaleźć sposób tutaj, żeby no właśnie jakoś zminimalizować ten stres związany z kontaktami z ojcem? No myślę, że separacja. Separacja. I co da panu taka separacja, panie Mariuszu? No nie musiałbym nawet z nim rozmawiać, ani mieszkać. Czyli jeżeli no są... chyba, że się poprawi jakoś. Bo do tej pory to chciał mnie zabić. Czy taki sposób, jak nierozmawianie z ojcem w ogóle, czy jakoś poprawi te kontakty, czy nie? No myślę, że nie. Ja dopiero mam wyrzuty sumienia po śmierci moich rodziców, że nie umiałem z nimi rozmawiać, nie umiałem współżyć. Dopiero wiem po prostu, że byłem złym synem dla moich rodziców. No i myślę, że separowanie się tutaj nie jest żadnym rozwiązaniem. Ja bardzo nie lubiłem samej idei tworek. I gdyby mnie pewne przeżycia nie zmusiły, to nigdy bym tutaj nie wylądował. Absolutnie. Po prostu mieszkałem z ojcem w jednym mieszkaniu i proszę sobie wyobrazić, że w pewnym okresie z ojca wyszedł diabeł. Wyszła taka mgła krystalizująca się w postaci czarnego bazyliszka. Ten bazyliszek próbował wejść mi do mózgu i do całego ciała. Pierwsze moje zetknięcie z głosami to było, kiedy byłem studentem na Politechnice, miałem 18 lat. Wówczas zacząłem otrzymywać to, co ja określałem jako rozkazy z tamtego świata. To, że Duch Święty spenetrował mi mózg, przeszkadzało mi w wykonywaniu pracy zawodowej, przeszkadzało mi w karierze zawodowej, przeszkadzało mi w kontaktach seksualnych z kobietami na przykład. Nagle przed oczami, zupełnie na jawie, ujrzałem taki świetlisty napis Biuro Matrymonialne. Zapisałem się do biura matrymonialnego i ożeniłem się z bardzo ładną dziewczyną. 3 lata nasze małżeństwo trwało. Raz ją uderzyłem, żona wniosła pozew do sądu i uzyskała ode mnie rozwód. Przez lekarzy zostałem zdiagnozowany, że mam schizofrenię paranoidalną. A w mojej własnej interpretacji zdarzeń miałem przeżycia typu nadprzyrodzonego. Pani Tereso, jakie dla pani najcięższe do przezwyciężenia są objawy w pani w chorobie? Drżenie całego ciała, niepokój, zniechęcona do wszystkiego.
Dobrze, czyli niepokój, drżenie i zniechęcenie. Tak. Dziękuję bardzo. Pani Mario, co dla Pani stanowi najważniejszy, taki najcięższy moment w Pani chorobie? Który z objawów? To jest brak koncentracji, skupienia się. Nic mi się robić nie chce w ogóle. Pani Łasienko, co dla Pani jest najcięższym objawem? Lęk przed ludźmi, lęk przed pokazaniem się, że wolałabym nie wychodzić nigdzie z domu. Po prostu jeżeli mam swoją depresję, to wtedy wydaje mi się, że to jest coś do pokonania bardzo ciężkiego, wyjście z domu. Powiedziałyśmy o objawach, teraz może zapytam, co należy zrobić, aby te objawy nie wracały? Pani Basiu, co zdaniem Pani należy robić, a zarazem czego się wystrzegać? No na pewno w pierwszej kolejności to powiedziałabym wizyta u lekarza. Po prostu szczere wypowiedzi odnośnie mojej choroby pomagają jakby przezwyciężyć to zło, które we mnie tkwi. Ja jestem po prostu w tworkach już piąty raz jestem i po prostu zawsze wydawało mi się, że jak choroba postępowała już do przodu, prawda, już było lepiej. Był okres remisji. Tak, remisji. To znaczy ja miałam siedmioletnią remisję między jedną depresją a drugą, czyli przez 7 lat nic się nie działo. Jest to dla mnie bolesne, bo przez swoją chorobę najpierw straciłam pracę, bardzo dobrą pracę. Następne dzieci, a teraz męża. Jest strach, obawa przed tym, że byłam w szpitalu psychiatrycznym. Po prostu zawsze unikam tego tematu i staram się nikomu nie napomknąć, nawet minimalnie, o tym, że byłam na przykład w tworkach. Trzykrotnie popełniałam samobójstwa i jakoś nie mogłam się zabić, czyli jakoś muszę żyć w takim razie. To było na rekolekcjach po prostu oazowych, takich bardzo ścisłych, z wysoką dietą i doszło tam do sytuacji wykorzystania, a raczej molestowania może bardziej niż wykorzystania seksualnego przez księdza. To był początek, to było pierwsze zachorowanie, miałam wtedy 19 lat, byłam po maturze. Po prostu rzeczywistość okazała się zbyt straszna, zbyt obciążająca i znalazłam ucieczkę w świat dzieciństwa po prostu. To była forma ucieczka od tej rzeczywistości, której nie mogłam znieść. Często człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego właśnie mnie to spotyka, dlaczego ja. Takie pytanie też często pojawia się u mnie. Ale myślę, że nie należy poprzestać tylko na tym pytaniu, ale trzeba po prostu to, co nas spotyka, podchodzić do tego w sposób twórczy i starać się to przemieniać w jakieś dobro, nie zło. A ja czasem wołam cicho, podnosząc z ruin zgliszcza, unoszę duchem to, co unieść zdołam i oddaję w Twoje ręce, mamo, a Ty swym cichym serca biciem napełniasz serce me pokojem i wtedy wiem, że to, co było, być musi, a będzie, co uczynić zdołam. Ten pobyt mój to już jest po raz 14 od 80 roku, bo od 80 roku zaczęłam chorować. Objawy zaczęły właśnie się uwydatniać. W ubiegłym roku, od miesiąca listopada, zaczęła mi bardzo ciężko mama chorować. W styczniu mama moja zmarła i załamałam się, psychicznie się załamałam. No teraz na etapie jestem takim, że mam koszmary w nocy. To są koszmary spowodowane być może w moim odczuciu, ja tak odbieram, że czegoś jeszcze nie spełniłam w swoim życiu. Troszeczkę już jestem wzmocniona fizycznie. Teraz nastąpiły właśnie u mnie ten etap koszmarów nocnych. Może Pani opowiedziałaby taki sen? W moim śnie dzisiejszym ja wezwałam karetkę do mamy. Przyjechała karetka. I mama mi w karetce umierała i ja byłam obecna właśnie w tej karetce. Za życia ja nie byłam właśnie, ale we śnie to właśnie ja byłam w karetce i ja ją tak bardzo ratowałam, ja tak szlochałam. A z mamy tryskała krew ustami, przelewała mi się i ciało było już autentycznie prawie, że no takim niecałkowitym, ale już w lekkim rozkładzie.
W 79 roku brałam ślub, zawarłam związek małżeński, natomiast w 80 roku no moje małżeństwo nie udało się z przyczyn, że mój mąż był alkoholikiem i po prostu wpadłam w bardzo wielki dołek psychiczny, nie dawałam sobie rady. Później dziecko przyszło na świat. Właśnie targnęłam się na życie raz gazem, drugi raz tabletkami. Są momenty, co jak są silne załamania, ja tak nie jestem w stanie zapanować nad sobą, że zapominam o swoim własnym dziecku. I wtedy naprawdę nie koncentruję się wcale na dziecku, tylko myślę, no, żeby sobą skończyć, bo mam dosyć życia. Natomiast kiedy przychodzą te lepsze dni i momenty lepsze, bardzo kocham syna i chciałabym dla niego żyć. Zawsze czułam, że ten obniżony nastrój, że nic mnie nie cieszy, nic mnie nie interesuje, że nie potrafię się cieszyć. No i chyba to jest to właśnie, ten depresja, czyli ten dołek psychiczny, z którego nie można wyjść. Ja myślę, że te problemy narastały od dzieciństwa właśnie, że to była taka inność, nadwrażliwość, taka słaba konstrukcja psychiczna. Jestem po 2 rozwodach. W międzyczasie wychowywałam syna samotnie, także ten stres był dosyć duży. Nie radziłam sobie z tym. A poza tym grozi mi utrata pracy. 13-hektarowe mam gospodarstwo. Nie mam za co paliwa kupić. Nawozów teraz wiosna idzie. Ciągnik trzeba remontować, tłoki tuleje wymienić. Po prostu, a mam na utrzymaniu jeszcze żona i 3 dzieci. Nie mogłem spać w nocy, takie różne myśli, samobójcze w nocy. Teraz to lepiej śpię i lepiej się czuję tu w szpitalu. Ale myślę o rodzinie jednak, tam żona została też. Nawet tamtego roku nie zapłacona rata podatku, to przyszedł po prostu taki poborca i zapisał krowę, ostatnio krowę. Nie wiem, te dzieci nawet mleka nie będą, jak te krowy mi zabiorą po prostu. Zaopiekowaliśmy się pana Stasiem nie tylko tak po lekarsku i nie tylko zdrowiem pana Stasia, ale szczególnie od czasu, kiedy powstało towarzystwo Miedzieli Tworki, objęliśmy pana Stasia i innych naszych twórców tworkowskich z takim patronatem. Staramy się państwu pomagać, żeby mogli tworzyć, żeby mieli ku temu warunki, żeby sztuka i ich twórczość mogła zaistnieć. Panie Stasiu, ogromnie panu gratulujemy. Dziękujemy za te wszystkie lata wspaniałe, które pan wypełnił piękną sztuką. Za wszystko serdecznie dziękuję. Żebym nie dostał paluba, to ja bym nie wyjeżdżał ani do Bunca był, ani w Belgii. I za granicę bym w ogóle nie widział na oczy. Moje w ogóle malarstwo nie traktuję właściwie jako jakąś tam sztukę, chociaż to jest na pewno część sztuki, ale być może jakąś chronologię zapisu choroby mojej. Po wyjściu z zakładu karnego zostałem pusty dom zmelinowany przez jednego z braci. Jak się okazało, to jeden z braci popełnił samobójstwo, drugi samobójstwo, trzeci zabił mi matkę i wreszcie tam popełnił samobójstwo. To było uderzenie, którego nie wytrzymałem. Do tego doszedł jeszcze alkohol pity bez umiaru, na zatracenie.
I w tym momencie nastąpiły głosy, nastąpiły paranoidalne jakieś wizje. Zaczęła się choroba, zacząłem malować pod wpływem tych właśnie paranoicznych wizji. Wizje zdarzają mi się, co prawda rzadko już, ale zdarzają się. Są dziwne. Raczej są to połączone jakby części jakiegoś kalejdoskopu, jakiegoś filmu, szczątki przeżyć czyjś z reguły. Ja w tym z reguły nie biorę udziału. Głosy ubliżające, głosy wzywające, wołające, albo ewentualnie jakieś pogrywane monologi. To, że jakby jakiś tam poziomów życia czyjegoś, czyich jakichś tam bytów, które się spotkały i tam jakąś konwersację prowadzą. Ja się to jakby wchodzę, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd, no bo to jest wielka tajemnica, cała ta choroba i to wszystko, co otacza. W 1992 roku powstał na terenie Tworek oddział dzienny. Ja wówczas zapisałam się do tego oddziału dziennego. Pisałam wiersze na zamówienie. Ktoś miał jakąś okazję, jakieś imieniny były, rocznice. Pisałam po prostu dla ludzi wiersze. Krótka spowiedź i był wiersz. No i pani dyrektor Pałuba stwierdziła, że skoro już są osoby, które piszą, to może warto by było powołać jakąś gazetkę. W Tworkowskich Alejkach początkowo pisałam tylko i wyłącznie o chorobie, a potem zaczęłam pisać o samotności, o miłości, pisałam liryki. Jest to mój pierwszy list, list Rozbicka ze statku Nadzieja. Leczy duszę umarłych wspomnień, jest pomostem pomiędzy ludźmi, takim mostem naczyń połączonych, gdzie płyny wciąż wyrównują poziom. A ja wzlatuję nad poziomy, wychodzę naprzeciw lękom, motuję się ze schizofrenią. W tej walce pomagają mi droga mleczna i rozgwieżdżone niebo oraz księżyc, kochanek lunatyków. We mgle szukam swoich dłoni, czy jeszcze są. We mgle szukam moich bliskich, czy nie zapomnieli. Jestem Rozbickiem ze statku Nadzieja. Jestem Rozbickiem. Jestem. Hostel jest grupowym mieszkaniem terapeutycznym. Jest to takie miejsce, w którym ludzie próbują swoich sił, to znaczy po raz pierwszy po wyjściu ze szpitala próbują żyć na własny rachunek. Czyli po prostu funkcjonują tak, jakby funkcjonowali we własnych domach, wśród rodzin lub samodzielnie. Często jest tak, że osoby są wypisywane ze szpitala i tak naprawdę nie wiadomo, co się dalej z nimi dzieje. Już po prostu ta praca, która została włożona krótka jakaś w szpitalu, po prostu na tym wszystko się kończy. I często te osoby, nie mając oparcia w środowisku, wracają w pustkę i nie wiedzą nawet po wyjściu z psychozy, co ze sobą zrobić. Hostel umożliwił mi wejście w relacje społeczne, których mimo, że walczyłem, nie mogłem wejść w warunkach, których mieszkałem przed przyjściem do hostelu. Niemożliwe było normalne funkcjonowanie społeczne. Postawiłem sobie cel walczyć o swoją edukację i edukację dla innych ludzi, a przede wszystkim dla ludzi, którzy zostali wtłoczeni w te ramy psychicznej choroby, która moim zdaniem wynika z braku odpowiednich relacji społecznych i organizacji, możliwości dania tym ludziom pracy i nauki. W tej chwili realizujemy projekt w hostelu pracowni malarskiej i fotograficznej. Także komputer mamy, w tej chwili dostajemy znowu pieniądze na nowe szkolenie, na szkolenie zawodowe dla 15 osób. Będzie to szkolenie komputerowe, profesjonalne. Jeszcze zanim trafiłam do szpitala psychiatrycznego, to wcześniej byłam w domu dziecka, gdzie po prostu
w sumie zostałam wypisana na bruk. Dobrze, że sobie znalazłam pokój do wynajęcia. Ja się po prostu załamałam. Straciłam mieszkanie, bo tej pani, co wynajmowałam, to po prostu... Ona mnie wykorzystywała. Musiałam sprzątać u niej z pracy, zmęczona wracałam. A już po prostu nie chciałabym tego przechodzić, co przeszłam. Nigdzie pomocy, ani ze strony rodziny. Człowiek taki zdany tylko sam na siebie. No, dobrze, że po prostu hostel taki, po prostu, dobrze, że po prostu jest takie miejsce. Zawsze jakoś inaczej przeżywałam, tak mi się wydawało przynajmniej samej, że inaczej przeżywałam to, co się dzieje wokół i że we mnie też działo się coś innego, coś takiego, czego może u zwykłych ludzi nie ma. Ja zresztą tak stwierdziłam już u siebie i to zresztą potwierdzili lekarze wtedy, gdy byłam tu tej zimy w Tworkach, że w ogóle ta domowa atmosfera, to wszystko, co się dzieje u mnie w domu, to mi szkodzi. Ja się czuję po prostu psychicznie gorzej i dlatego została wysunięta ta propozycja właśnie tego hostelu, że może tutaj bym trochę odżyła i nauczyła się normalnego życia. Mi to się czasami wydaje, że ja w ogóle nie umiem żyć i że muszę się tego nauczyć. To wszystko od samego początku musiało być, dziać się całkiem inaczej. Inne dzieciństwo, mój inny umysł. Chyba się z czymś takim urodziłam. Innym w głowie. Wieczne odpoczynek dla Ci też, Panie. Niech odpoczywa jak pokoju wieczny. Istota zaburzeń psychicznych jest tak trudna do zrozumienia, głównie z powodu tego, że nasze życie psychiczne jest niesamowicie skomplikowane, jest tak naprawdę odbiciem ogromnej komplikacji budowy i funkcjonowania naszego mózgu. Najtrudniej jakby zobaczyć nam wszystkim ten prosty fakt, że w każdym przypadku osoby, którą próbujemy leczyć z powodu zaburzeń psychicznych, możemy odnaleźć kawałek siebie. My się boimy zobaczyć jądro ciemności, które kryje się w każdym z nas. Ja nie wierzę, żeby kiedykolwiek wynaleziono takie leki, które będą leczyły zaburzenia psychiczne, ponieważ zaburzenia psychiczne występują w kontekście konkretnych sytuacji życiowych. Te z kolei sytuacje życiowe występują w kontekście szerszych sytuacji społecznych. Trzeba pacjentowi umieć zaproponować przyjaźń. Drugiemu człowiekowi po prostu. Czyli trzeba umieć dać siebie. I tylko poprzez taką relację, przepracowując to, co jest najtrudniejsze, czyli jakby odtwarzając w relacji to, co człowieka doprowadziło do zaburzeń psychicznych, można liczyć na to, że drugiemu człowiekowi się pomoże w taki sposób, że on już nie będzie skazany na to, że kiedykolwiek będzie musiał się leczyć psychiatrycznie.
kasę, pani doktor. Mam muszę kilka. Mam kilka zgłoszeń. Jedna z pacjentek, pani Małgorzata, zgłasza drżenie ogólne całego ciała. Dobrze. A proszę złapać długopis w rękę, w jedną rękę, a przełożyć do drugiej rączki. Dobrze. Proszę troszeczkę podnieść bluzeczkę, nie za wysoko. O, ja sobie tutaj posłucham. Po obiedzie wyszłam tutaj na spacer pochodzić po korytarzu. Mhm. I coś mnie naszło, zaczęłam z głowy włosy rwać i chciałam podpalić sobie tą głowę. Prosiłam koleżanki o zapalniczkę, chciałam skończyć ze sobą. Co to znaczy, pani mojego, coś mnie naszło? No ja nie wiem, no bo nie wiem, co sąd orzeknie. I po prostu chciałam skończyć ze sobą. Pani Moniko, co to znaczy coś mnie naszło? Czy głos pani usłyszała, który mówił, że ma pani skończyć? To znaczy nie, zobaczyłam ogień. Ogień, zobaczyłam palącą się stodołę i myślę, sama się podpalę. Pani Janino, jeszcze coś pani ma. Tak, jeszcze ma. Pani. Pieniążki zabieram do szuflady. Będą u nas. Nie, to napiszemy, że pierścionek został na palcu. Że schowam ten karecik. Pierścionek z oczkiem, tak? Tak. To było w momencie kozaków. Ja w Krakowie przyjechałem w ogóle. Ja na pewno.